Czas na spotkanie z naszym gościem w studiu Radia 5 Jan Kramnicz Wójty Gminy Giby. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry panie redaktorze. Dwa pożary w ostatnim czasie w gminie Giby. Pogorzelcy potrzebują pomocy. Zacznijmy od tego wczorajszego. No, no, no tragedia, 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 jeżeli chodzi o pożary, szczególnie wczorajszy pożar w miejscowości okułek, gdzie dwie rodziny zostały bez dachu nad głową. Naprawdę jest to ogromna tragedia. My jako gmina staramy się pomóc. Całe szczęście, że jedna z rodzin ma zamieszkanie, będzie mogła zamieszkać u krewnych. Natomiast dzisiaj dla drugiej rodziny przygotowujemy mieszkanie w budynku komunalnym w Gibach i już od jutra, już od jutra ta rodzina zamieszka u nas. Przygotowujemy również inną pomoc. Jutro będzie podane konto poproszę również Radio 5 o przekazanie tego konta, ponieważ dzisiaj przygotowujemy wszelkie dokumenty na tak zwaną zbiórkę publiczną i chcielibyśmy zebrać dlatego serdecznie proszę Państwa o datki na te konto dla tych rodzin poszkodowanych. Jedna z rodzin, jak rozmawiałem wczoraj będąc w trakcie tego pożaru nawet straciła dokumenty. Wyszła, wybiegła z domu po prostu, tak jak byli ubrani, bardzo, 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 bardzo skromnie. I to my, jako gmina, staramy się pomóc, i naprawdę, proszę Państwa, o tą pomoc dla tej rodziny. Mieliśmy również drugi pożar. W to właściwie w przeciągu 10 dni, gdzie spłonęła stajnia. Tam jest 12 koni. Szczęście w nieszczęściu, że został budynek mieszkalny. Oraz również druga stajnia. Jeżeli chodzi o paszę, bo spłonęła pasza, to w tej chwili w tej chwili myśmy trochę dostarczali jako gmina, również ludzie. Myślę, że z tym problemu nie będzie. Ale. Dlatego chciałbym tutaj za apelem do wszystkich mieszkańców gminy Giby przede wszystkim tak jak zawsze mówię, ubezpieczajcie, ubezpieczajcie swoje mieszkania, swój dobytek. Bo wtedy jest pół szczęścia, a w tej chwili, jak spłonie, to jest naprawdę ogromne nieszczęście. Czy ustalono przyczyny pożarów? Proszę. Czy zostały ustalone przyczyny pożarów? I właściwie w tej chwili, jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o okułek, to nie wiadomo. Wcześniej zapaliły się tak zwane sadze w kominie. W nocy była wzywana dwa razy straż pożarna Sejn, ta straż była. Natomiast gdzieś około godziny 7, między 6 a siódmą nastąpił pożar, także trudno jest o tym powiedzieć. Również nie wiadomo mi, co było przyczyną pożaru w miejscowości Białorzeczka w Stadninie Koni.